Gliwickie noworoczne spotkania to już wieloletnia tradycja. Jak zwykle to także okazja do pewnego rodzaju podsumowań tego, co wydarzyło się w naszym mieście w ciągu ostatniego roku. A działo się naprawdę sporo. Gigantyczne, ogromne inwestycje, budowa drogowej trasy średnicowej, hal i Gliwice oraz wiele innych kulturalnych wydarzeń sportowych, codziennych. Nie sposób opisać tego wszystkiego słowami. Dlatego i tutaj nowość. Drodzy Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa film prezentujący może nie wszystkie, ale z pewnością najważniejsze wydarzenia, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały miejsce w Gliwicach. Tych inwestycji w ostatnim roku było bardzo dużo. To naprawdę były bardzo dobre lata dla Politechniki Śląskiej. I to jest zasługa obecnego rektora, profesora Andrzeja Kołownika. Oczywiście z zespołem, ale w zespole najważniejszy jest lider. Nie widać było z tego filmu tego, co chyba na uczelni każdej jest najważniejsze, czyli poziomu dydaktyki, poziomu badań naukowych, spraw organizacyjnych. W tej dziedzinie w Politechnice zmieniło się też bardzo dużo. I to również zasługa obecnego rektora. Zarządzanie takim podmiotem jak uczelnia jest trudne. Ja bym nawet zaryskował twierdzenie, że trudniejsze niż zarządzanie miastem. Także chylę czoła. Szanowni Państwo, jego magnificencja rektor Politechniki Śląskiej, profesor Andrzej Karbownik, Gliwicki Lew roku 2016. Panie profesorze, witamy.
się nie biorę.